Dzień dobry wszystkim, Komboter z tej strony, wracamy do FIFA Ultimate Team 2016, wracamy do naszego zespołu, wracamy do naszej ligi, nie było nas bardzo długo, bo ponad 2 miesiące. Konkurs ostatnio został rozstrzygnięty, mam nadzieję, że wygrani są zadowoleni. Coś się dzieje, że to nie jest tylko oglądanie filmów i że to, że oglądacie moje filmy, sprawia wam przyjemność i między innymi otrzymujecie jakieś gadżety, które mam nadzieję, że się tam gdzieś przydadzą komuś. Także dobra, nie zanudzajmy, nie gadajmy głupot, przechodzimy do FIFA Ultimate Team. Tak jak mówię, jakiś czas mnie nie było, nie odpalałem w ogóle tego konta. Zauważcie, że jest aktualizacja, która ma troszkę, bo było, już się działo i transferów troszkę było. Dużo się porobiło, niektóre ligi już się pokończyły, niebawem przecież Euro. Także mam nadzieję, że coś w FIFA się będzie działo z tego oto powodu. My wracamy oczywiście do Silesia, Świony, nasz genialny zespół, dawno nieodwiedzany. Sprawdźmy, co tutaj słychać w tym składzie. Na razie widzę, że troszkę są zmęczeni ludzie, także pewnie tutaj trening... A, mamy jeszcze mamy. Dobra, to dajmy wszystkim odpoczynek, bo to jest podstawa. No ja myślę, że to wystarczy. Spróbujmy zagrać, spróbujmy coś rozegrać. Jesteśmy w piątej lidze w dalszym ciągu. Piątej lidze, dwa mecze za nami, dwa zwycięstwa, no to przemawia tylko za tym, że musimy przecież wygrać kolejne mecze po to, żeby wyjść z tej piątej ligi, awansować do czwartej. To jest cel numer jeden. Zobaczmy, jak z przeciwnikami, bo tak jak mówię, bardzo dawno grałem, także pewnie dzisiaj może być niezła komedia. Ale nie, już mamy przeciwnika, mamy Kaola, który gra reprezentacją Włoch w koszulkach reprezentacji Anglii, ale to nieistotne. Zobaczmy, co tam u niego słychać, co on ma tutaj do pokazania za skład. No, prawie wszyscy z Brazylii, bo tylko jest jeden Włoch na obronie i trener jest Arsene Wenger. Także Włoch w koszulkach angielskich z zespołem brazylijskim. Jest Darek Szpakowski, jest Jackowski. Dawno żeśmy się nie słyszeli. Halo Jacku, halo Darku. I zaczynamy powrót do FIFA Ultimate Team. No, tu mieliśmy jakiegoś buga. Nie wiem, czy to nie było przez to, że internety coś świrują. Leż! Już faul, już zaczyna się, komedianty. Nie, nie będzie, będzie strzał jednak, będzie się szykował do strzału. Zobaczmy, co zrobi Joazinho, kurwa, jak on się nazywa? A nie, zmiana. Bernard będzie jebał. Obok bramki, także Claudio Bravo odprowadził piłkę wzrokiem, dalekie wybicie, no i miejmy nadzieję, że Silesia Świony się odbuduje. Ładne podanie do Konopienki, Konopienka, ale co on zrobił? Nie mam zielonego pojęcia. Dawaj Pepe, ciś tam. Jordi Alba. Pięknie, Jordi Alba do końca. I już mamy akcję. Toni Kroos szuka tam Lionela Messi. Messi oczywiście na wypożyczeniu. Messi. Dośrodkowanie! Nie sięgnął! Co zrobił Turan? Wyturął Tabala poza boisko. No mój Boże. Pusta bramka. Ależ byśmy mieli normalnie debiut po dwumiesięcznej przerwie. Oj, teraz błąd, Dani Alves musi tam gonić za przeciwnikiem, ale świetnie, Kepler, Pepe, no to jest doświadczenie. I Arda Turan do Messiego, Lionel Messi i zjebał to tak okrutnie, że bardziej się nie dało jeszcze Rakitic. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. I mamy rzut rożny. Ivan Rakitic. No tego się nie zapomina. To jest przecież jak jazda na rowerze.
spokojnie. A i złe podanie teraz. Melo, Filipe Melo, Durs Melo. Nie puści tej linii, nie puści, nie puści, nie puści. Na razie kombinuje, nie wie co zrobić. Na razie kombinuje, puścił tą linię. Dośrodkowanie. Troszkę zamieszania, ale Claudio Bravo wszystko kontroluje. Mocne wybicie już do Iwana Rakitica. No comment, no comment, man. Dymej, 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 dymej! Ooo! Dani Alves już wybijał. Ej, no ale tam nie wiem czy... No, faul! No, panie sędzio! Lokaty brzydalu. Ale coś dzisiaj Iwan Rakitic nie wchodzi do tego meczu. Ależ piłka do Messiego! A i spalony! Offside! Pułapka offside'owa. I niestety tracimy tą piłkę. Antoniusz Griezmann, no on jest przecież dalej w pięknej formie, ale co to za piłka do Messiego? Górna, no przecież on jest za niski. On nie wejdzie na stołek i nie odbierze jej. Bernard. Bernard, lewą flanką. Dani Alves teraz musi tam pracować, żeby tą piłkę odebrać. Dani Alves, świetnie. No i teraz stracił. Bernard, pięknie. I niestety piłka wychodzi. Arda Turan nie zdążył tej piłki przejąć. Świetnie, Dani Alves, daleko. Oj, teraz błąd troszkę Toniego Krosa. Dobra okazja. Jezus Maria, i po łysy mu bie Pepe. Co on robi z tymi hopkami tam, o nie, tak hopki. Bieg. Łóż teraz na słupku, dobrze, że on tam był. O mój Boże, Rafael, coś ty narobił. Rzut rożny, rzut rożny. Trzeba uważać, trzeba się skoncentrować przede wszystkim. On tu robi jakieś roszady, zdjął mi słupka kolesia. Ręka tam była, panie Turek. Ręka była, co pan, ślepy? Luan jakiś strzelił. No nie, no tu nie było szans, nie było szans. Pierwszy stracony gol po tak długiej przerwie, Luan. Gorzej nazywać już się nie mógł. Świetnie, Messi, Messi, świetnie to zrobił Messi, ale niestety traci piłkę. Świetnie teraz to zrobił. Wysunięcie już do Messiego. Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Messi! 1-1. Wracamy do gry. To jest zawodnik światowej klasy, światowych umiejętności. Fenomenalnie. Fenomenalnie Lionel Messi. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Nad bramką, nad bramką. Minimalnie nad poprzeczką. Ale ładnie tam chciał, próbował tak jakoś technicznie uderzyć tym szem. Ale bramka wszystko widział, także spokojnie. Lionel Messi niestety traci, ale jest Antoniusz Griezmann. Jeszcze Messi, ale błędnie, błędnie wybrał. No i teraz trzeba dymać, ale spoko, 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 jest nasza piłka. O, nie przesadzaj tam. On ci wszędzie na melo. Iwan Rakitic do końca, ależ teraz troszkę niefortunnie trzeba tam już wyjść, już Godin wyszedł, Diego Godin, Diego Godin. Ależ teraz przyfandzolił, było blisko. Bernard. Bernard, świetnie, Bernard. No i teraz błąd. Szkoda. Brazylijski murzyn.
Daleka piłka do Messiego, no ale Messi nie jest dobrym, a to nie był Messi. Świetnie, teraz do Toniego Krosa, no ale Toni Kros jest piekielnie wolny, on przecież prędkość tą zostawił, ale w szkole podstawowej. Ale wywalczył rzut rożny, bardzo dobrze Toni. I teraz Ivan Rakitic będzie próbował zrobić coś z niczego. I będzie chyba jeszcze jeden rzut rożny? Nie, od bramki sędzia pokazuje twardo, że z 5 metra zacznie bramkarz. Tak czułem, że on tu będzie coś kombinować. Już się bawi się. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Z Godinem nie wygrasz! No ale pilnuj go! Wyłaś! Coś ty narobił, durniu! Niestety, 2-1, 2-1 nasz zespół przegrywa. Do szatni, tak jest, to jest bramka do szatni. Ale może Messi spróbuje swojego rajdu. Proszę zobaczyć, na razie nikt go tutaj nie pilnuje zbytnio. No Messi już był prawie w bramce. No niestety, koniec pierwszej połowy. Trzeba się przede wszystkim zastanowić, czy robimy tu jakieś zmiany, roszady. Czy będziemy chcieli zaatakować tą samą formacją, która jest w tym momencie. Zagrajmy dalej jeszcze tą samą. Jeszcze mamy troszkę czasu. Chodź. Absolutnie się zgadzam, Darku. Bardzo ciekawa gra w wykonaniu... Zdecydował się na strzał. O, takim strzałem to możesz, wiesz, gołębie u Stefana tam pogonić. Claudio Bravo znowu wybija. Te wybicie nie jest, można powiedzieć, celne. Pięknie Pepe. No Pepe tu pracuje bardzo dobrze. Jest szansa na dogranie. Nie wiem, co koleś chce zrobić, ale Arda Turan to wykorzystuje. Arda Turan! Wysunięcie mocne, za mocne do Messiego. Świetnie to zrobił Alba. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. No i Alba teraz musi popracować. Jordi Alba. Rzeczywistość wymusza czasem zmiany. Muszą i mamy aut. Rywalowi i zagrać agresywnie w obronie. No tak, tak, rywalowi przede wszystkim. No i świetnie teraz wysuwaj. Nie ma wysunięcia. Ból. Świetnie, Jordi Alba. To jest, można powiedzieć, obrońca światowej klasy, ale kurwa spalony! Pułapkę offside'ową ma chyba ustawioną, cwaniak. Dobra, no nie oglądaj, no spalony ewidentny, no. Świetnie to zrobił Antoniusz Griezmann! Gdzie jest Messi? Messi, do niego wysunięcie, Messi! Nie ma. Gdzieś ty to podał! Goń! Idź pan. Liga okręgowa, to się ciebie nie powstydzi na pewno. Tak czułem. Wysunięcie będzie do Messiego? Nie będzie do Messiego. Było, ale Messi za niski jest. Ale jest faul. Kto faulował? Messi faulował. No nie bywałe. Mistrz świata dla mnie. Świetnie to zrobił Lionel Messi, Antoniusz Griezmann i 2-2. Baw się dalej, kogucie fifowy, do kamery, po koszcycki, gitara, 2-2. Baw się, chodź tu, świetnie. Łoż to panie, żeś to tam wyfandzolił gdzieś. Baw się. Umcia. Och, teraz było blisko. Gdzieś ty to podał, durniu! Goń! Ach, kurde, uciek! Goń! Świetnie, Jordi Alba to jest zawodnik światowej klasy, a mianowicie obrońca jeszcze bardziej doświadczony.
Złe podanie i strata w środku. Świetnie. Idziemy. No i znowu na spalonym! Co oni robią z tą piłką? No dobrze go wyłapał, no. Rafael. No, może być groźnie. Świetnie, Messi popracować, Messi. Tam powinno być mocne wysunięcie. Było, ale niestety niecelne. No i teraz trzeba wracać, panowie. Poszanować troszkę czas. Kepler Pepe, spokojnie, ładnie to zrobił teraz. No ale Pepe nie ma komu zagrać. Teraz jest wysunięcie, ale spalony. Nie powinno według mnie być spalonego, bo tam jeden Murzin był chyba na szpicy. No ale niestety. Przecież on się sam wywolił. Kupił buty w Tesco i potem tak jest, no. Coś ty zrobił! Wstawaj z tą piłką! Pięknie! Idziesz! Antoniusz Griezmann! Coś ty narobił, durniu! Co on zrobił? Dobra, zmiany. Sędzia, trener, stój. Dawaj tu, repeat, zmiany robimy, bo Griezmann już ma KO. Sau. I na środek, no trzeba by było Isco dać, wydaje mi się. Niech jeszcze Messi pogra, bo on tu jest jednak, można powiedzieć, bardzo potrzebny. Wstawać! Klaskać! Dobra, gramy. Pięknie. Konopienka jest szybki. Wysunięcie do Isco, który dopiero co wszedł. Isco! Griezmann! Miał to już na swojej prawej nodze, ale niestety... Dobra, dawaj, ciś tam za nim. O, ale mi uciekł, jebany! Lun! Świetnie, powstrzymany, nie ma co, gramy dalej. Mocna piłka, do środka, świetnie, pyk, tu na skrzydło, tu wysunięcie. Pyk. I Arda Turan, to musi być bramka! Co on, kurwa, zrobił? To można normalnie do Bittelachen wysłać. To już wiemy, kto w następnym meczu na pewno nie zagra. To będzie Bardal Turan. Wciąż mamy remis, niewiele do końca. Kto zdecyduje się zaryzykować? Ale goń. Kurde, Pepe, coś ty zrobił? Nie dziwię się trenerowi, rywale zaczynają sobie zbyt odważnie poczynać. Świetnie, Pepe, spokój. Jeszcze go nabił. Ivan Rakitic, ale goń z tą piłką! No ale panie Turek! Co to było? Co, będziemy dośrodkowywać? Ale tam nie ma nikogo wysokiego, wydaje mi się... A spróbujmy, raz się żyje! Rakitic, dośrodkowanie! Kepler, Pepe! Zaś to sfandolił. Powstrzymany! Coś ty zrobił, brawo! Wszyscy brawo mu poklaskali, bo przecież wybicie sezonu to było. Aleksandro. Kepral Pepe, wstawaj! Bramkarz, twoja. Dobra. Dobra, spalony. Brawo dla liniowego. Jest spalony. Gdzie tu jest? Aha, tu jest Sau. To próbuję uruchomić Sau. Sau, gonisz. A nie, za blisko. Teraz trzeba tu naciś. Nie ma spalonego! Lionel Messi! Jest! 3-2! Po takiej przerwie
Sał wszedł i brameczka. I teraz musimy po prostu pilnować tego wyniku. Ale Messi wystrzelił jak z armaty tam na tym spalonym. Co, odpuści? Connection loss, dawaj cwaniaku. Nie, jedzie. Jedzie, 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 jedzie. Trzymaj go, trzymaj. Arda, nie! Coś ty narobił! Koniec. Koniec, proszę państwa. 3-2. Bardzo ważne 3 punkty na otwarcie mojego sezonu, bo FIFA dalej gra. Super, naprawdę się z tego bardzo cieszę, bo grałem bardzo mało i przez ostatnie 2 miesiące kompletnie nic nie robiłem w przypadku FIFA. No ale to jest dowód tylko na to, że kanał wraca na swoje prawidłowe tory. Jeżeli wam te filmy się podobają, jeżeli chcecie tego więcej, to łapę w górę, subskrybujcie kanał, bo to bardzo motywuje. Zresztą widzieliście też po wszystkich loteriach i konkursach, że warto. Zapraszajcie znajomych, wbijajcie na Facebooka, bo tam dużo się dzieje. Póki co ja będę się z wami żegnał. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska. Pozdrawiam, Kombo.